Siostry i drodzy bracia, będziemy przystępować do Wieczerzy Pańskiej zgodnie z naszym porządkiem. W każdą pierwszą niedzielę to czynimy. Za moment będę się dzielił bardzo krótko Bożym Słowem, a potem będziemy uczestniczyć w łamaniu chleba i w przyjmowaniu kielicha. A słowo, które czytać będę na wstępie, zanim będziemy przyjmować Wieczerzę Pańską, to wspomnienie z ostatniej Wieczerzy Pańskiej, która odbyła się 2000 lat temu, a relacje z tej Wieczerzy Pańskiej, z tej ostatniej Wieczerzy Pańskiej naszego Pana zapisał między innymi Łukasz i w jego Ewangelii w rozdziale 22 czytać chcę wiersz 14, 15, a potem 19 i 20. Wsłuchajcie się w treść zapisu dokonanego przez ewangelistę Łukasza. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce przy stole, a apostołowie z nim. I rzekł do nich: gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. Miało to miejsce 2000 lat temu. Pan Jezus przez 3 lata, jak wiecie, działał, skutecznie działał. Uzdrawiał, wypędzał demony i czynił różnorakie inne cuda. Po 3 latach jego służby udał się do Jerozolimy, świadom tego, że za chwilę, że po niebawem będzie zdradzony, ubiczowany, ukrzyżowany. Świadom męki, jaka go czeka. Powiecie, ale przecież był Bogiem, a Bóg nie odczuwa boleści. Tak, ale Jezus był także człowiekiem. Miał takie samo ciało, jakie my mamy. Tak samo pragnął jeść, pragnął snu, odpoczynku i tak samo odczuwał ból i cierpienie. I wiedział, jak bardzo będzie musiał cierpieć. Nie za swoje winy, ale za nasze winy i nasze przestępstwa. I w związku z tym, gdy w ogrójcu modlił się, prosił Ojca, aby jeśli to jest możliwe, aby ten kielich cierpienia go ominął. Ale nie było innego wyboru, nie było innej możliwości. Dlatego musiał wypić ten kielich do końca.
Ale zanim to nastąpiło, odbyła się Wieczerza Pańska. Ilekroć razy czytam to miejsce, zawsze zdumiewa mnie fakt, że Jezus, który Jezus wypowiedział, który Jezus opisał, powiedział mianowicie, że gorąco pragną spożyć tę wieczerzę paschalną. Takie było pragnienie Bożego Syna. Gorąco pragną. Tak się zastanawiam, ilekroć razy czytam to miejsce, czy to samo uczucie towarzyszy mojemu sercu. Czy też i moje serce jest tak gorąco spragnione, aby uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej? Czy aby przypadkiem nie stało się to dla mnie tradycją, zwyczajem, obchodzonym co miesiąc od wielu, wielu lat? Czy też moje serce pała tym samym uczuciem, gorąco pragną spożyć tę wieczerzę? Bracie i siostro, zadaj sobie dzisiaj i ty to pytanie. Czy przyszedłeś na to zgromadzenie z tym samym nastawieniem? Gorąco pragnę uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej. Bo tego pragnął mój Mistrz, bo tego pragnął mój Pan, bo tego pragnął mój Zbawiciel. Niech Bóg przez Ducha Świętego wzbudzi w nas to samo pragnienie, które było pragnieniem naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I co jeszcze mnie zastanawia, kiedy czytam to słowo? Kiedy czytam to słowo, to przypominam sobie, co mówi Pismo Święte o Jezusie. A mówi ono, że On wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam. A z tego należy wyciągnąć wniosek, że tak jak wczoraj gorąco pragnął spożyć wieczerzę pańską ze swoimi uczniami, tak to uczucie go nie opuściło. On pozostaje z tym samym uczuciem. Bo dalej czytamy, że następna wieczerza, jaka się odbędzie się po zabraniu Kościoła. Kiedy Kościół zostanie zabrany, stoły zostaną zastawione, my być może za tym momentem nie tęsknimy. Może nie wszyscy, ale On tęskni, ponieważ On jest takim samym wczoraj, kiedy tęsknił, aby spożywać ze swoimi uczniami Wieczerzę Pańską, a dzisiaj tęskni, aby spożywać Wieczerzę Pańską, Wieczerzę z swoim Kościołem. Tęskni. I tęsknić będzie tak długo, dopóki na rozkaz swojego Ojca, na polecenie swojego Ojca nie zstąpi, aby zabrać Kościół. I znowu kontrolujmy nasze serca. Czy my też pragniemy, tęsknimy za tym wydarzeniem, które się wydarzy, by być razem z Nim, zasiąść razem z Nim przy stole. On jest Alfą i Omegą, początkiem i końcem. On kończył swój pobyt na tej ziemi Wieczerzą Pańską i będzie ją rozpoczynał. Będzie nią rozpoczynał spotkanie ze swoim Kościołem, kiedy Kościół zostanie zabrany. A więc to uczucie chciałbym, aby mnie towarzyszyło do końca moich dni. Pragnąć społeczności z Nim w Wieczerzy Pańskiej. I za chwilę będziemy przystępować do stołu Pańskiego. Chciałbym jednak zwrócić uwagę, iż jest to niezwykły przywilej uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej. On powiedział, kto nie je ciała mojego i nie pije krwi mojej, nie ma życia w sobie. A więc jest to mobilizacja, jest to zachęta do tego, abyśmy nie omijali Wieczerzy Pańskiej. Abyśmy nie stronili od uczestniczenia w stole Pańskim. Świadomi tego, że spoczywa na nas wtedy ta odpowiedzialność. A więc, kto nie je ciała mojego i nie pije krwi mojej, nie jest mnie godzien. To jest przywilej, powiadam raz jeszcze. Jeśli tu nie możesz z Nim spożywać Wieczerzy Pańskiej, uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej, to jaką masz gwarancję, że będziesz uczestniczył w Wieczerzy Pańskiej, kiedy Chrystus przyjdzie? To jaką masz gwarancję, że zostaniesz zabrany? Bo jeśli tu omijasz, jeśli tu stronisz z jakiegoś powodu, to być może nie jesteś tego godzien, aby uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej. Ale z drugiej strony Biblia nas także ostrzega, że jeśli byśmy spożywali niegodnie, to narażamy się na konsekwencje. Tak, narażamy się na konsekwencje.
bo spożywanie niegodnie wieczerzy pańskiej grozi pewnymi konsekwencjami. Grozi czym? Dlatego wielu spośród was jest słabych, pisze apostoł Paweł, co znaczy wielu jest chorych, a niektórzy nawet zasnęli, co znaczy umarli z powodu nieodpowiedzialnego postępowania ze stołem pańskim, a więc nieodpowiedzialnego przystępowania do stołu pańskiego. A więc z jednej strony mamy tę błogosławioną zachętę, a z drugiej strony mamy przestrogę. Kto może decydować o tym, czy jesteśmy godni, czy nie jesteśmy godni? Czy ja, jako pastor, mam prawo wskazać na kogoś i powiedzieć: słuchaj, człowieku, ty nie jesteś godny? A czy ktoś może wskazać na mnie i powiedzieć: słuchaj, ty nie jesteś godny? Takich praw my nie mamy. Każdy samego siebie powinien rozsądzać, prawda? Jest napisane, niechaj każdy siebie samego rozsądza. I zanim podniosę chleb, aby go błogosławić i łamać, proszę, abyście sami w własnym sumieniu rozsądzili, czy jesteśmy godni, czy jesteś godny, czy jesteś godna. Jeśli cokolwiek by sumienie twoje ci podpowiadało, że nie jesteś godna, to pozostają dwie możliwości. Wyznać to Panu, prosić o przebaczenie, o oczyszczenie i przystępować do wieczerzy pańskiej, albo wstrzymać się od wieczerzy pańskiej. Tylko niech nas Bóg zachowa przed taką oto postawą, jaką niektórzy zajmują, że całymi latami nie przystępują do wieczerzy pańskiej, bo ciągle uważają się za niegodnych. W końcu trzeba podjąć decyzję. A więc w związku z tym dwie możliwości przystępowania: po wyznaniu, po przeproszeniu, po oczyszczeniu swojego sumienia, albo wstrzymaniu się, ale niech to wstrzymywanie się będzie chwilowe, jednorazowe, tu i teraz. Już następna wieczerza powinna być z twoim udziałem. Bo musimy mieć tę świadomość, że w międzyczasie może przyjść Pan. Może przyjść Pan w międzyczasie i jeśli tu nie jesteśmy godni, no to jeszcze raz powtarzam. Skąd mamy pewność, że będziemy godni zasiąść za stołem razem z Nim tam? A zatem, kochani bracia i drogie siostry, jest to przywilej. Tego przywileju zasiadania ze stołem pańskim nie dostąpili wszyscy. Ani uczeni w piśmie, ani nawet arcykapłan najwyższy. Tego przywileju dostąpiło tylko 12. Choć i tak się okazało, że jeden spośród nich był zdrajcą. Więc tego przywileju uczestniczenia w wieczerzy pańskiej nie dostępują wszyscy. Dostępują ci, którzy przyjęli Pana Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela i którym Duch Święty poświadcza w sercu, że są dziećmi Bożymi. Ci mają przywilej i dzisiaj uczestniczyć w wieczerzy pańskiej. A zatem sam zadecyduj, czy możesz, czy nie możesz. Czy możesz, czy nie możesz. Jesteś godny dzięki łasce Bożej, czy nie jesteś godny. Jeśli cokolwiek byłoby na przeszkodzie, apeluję do twojego sumienia i twojego serca. Uporządkuj to. Uporządkuj to z Bogiem, uporządkuj to z ludźmi. Powiedz, jak syn marnotrawny powiedział: Ojcze, ja zgrzeszyłem przeciwko Tobie i przeciwko niebu. A więc przeciwko ludziom, człowiekowi i przeciwko niebu, Bogu. Uporządkuj, abyś mógł i proś Pana, aby może nie przyszedł jeszcze do następnego momentu, bo jeśli teraz nie jesteś godzien, jeśli teraz nie jesteśmy godni, mam wątpliwości, czy będziemy godni wieczności. Dlatego to jest łaska Boża, że od ostatniej wieczerzy jeszcze nie przyszedł, bo byśmy niektórzy nie byli godni zasiąść z Nim do stołu. A tak mamy możliwość zrewidować nasze serce, przejrzeć nasze sumienie, przewertować kartki naszego sumienia. Jeśli cokolwiek jest tam niegodziwego, prosić Pana o oczyszczenie. Już teraz proszę braci, aby tu podeszli. I teraz przeczytam ten drugi fragment. I wziąwszy chleb i podziękowawszy, łamał
i dawał im, mówiąc: to jest ciało moje, które się za was daje. To czyńcie na pamiątkę moją. I chcemy to właśnie czynić. I po drugie, podobnie kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. Tak nakazał Pan Jezus i chcemy się trzymać wiernie Jego nakazom i tak właśnie postępować. I oto, drogie siostry i drodzy bracia, przed waszymi oczami biorę chleb, widzicie go, a za chwilę go złamię, bo tak złamane było ciało naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale powiada Boże Słowo, że to złamane ciało Pana Jezusa, pełne sińców i ran, jest dla nas błogosławieństwem, bo sińcami Jego nasza dusza i nasze ciało zostały uzdrowione. Panie, Ty wziąłeś chleb w ostatnim akcie przed ukrzyżowaniem, w tej ostatniej godzinie, przed złożeniem siebie na ofiarę, wziąłeś chleb, pobłogosławiłeś go, złamałeś i dałeś uczniom swoim, aby spożywali. Na pamiątkę tego, co Ty uczyniłeś, my także teraz podnosimy ten chleb, Panie, dziękując Ci za to, że możemy go teraz złamać i możemy go spożywać. A niech wraz z spożywaniem Twojego ciała, posiniaczonego, złamanego, zranionego, następują także uzdrowienia naszych ciał, bowiem w sinościach Twoich jest nasze uzdrowienie. I dziękujemy Ci za to, nasz kochany Baranku Boży, który złożyłeś życie swoje w ofierze. A tak złamał, łamią bracia i siostry i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. I tak niech się dzieje. A po złamaniu ciała wziął kielich i oświadczył: to jest krew, która za was będzie przelana. Proszę, nie rozumcie, że w tym kielichu jest krew. W tym kielichu jest wino symbolizujące krew Pana Jezusa Chrystusa. Ale 2000 lat temu, tam na Golgockim krzyżu, z każdej rany, z każdej blizny spływała krew Bożego Syna, Baranka Bożego. Na Twoją pamiątkę, na pamiątkę tego, co uczyniłeś, Panie, bierzemy teraz ten kielich i błogosławimy go. I oczami naszej wiary patrzymy w przyszłość. Patrzymy na ten moment, kiedy rozlegną się surmy anielskie wzywające Twój Kościół na kolejną wieczerzę, pierwszą po tej ostatniej. O Panie, rozbudź w sercach naszych przez wiarę nadzieję, że będziemy zasiadać razem z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem i z Tobą za stołem w Królestwie Niebios. Alleluja. Amen. Raczcie powstać, bracia i siostry, i z powagą, z czcią, z godnością przystępujmy do Wieczerzy Pańskiej.
kończymy nasze przystępowanie do Wieczerzy Pańskiej. Panie, dziękujemy Ci za to, że raz jeszcze na tej ziemi, w naszym życiu mogliśmy uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej. Panie, nie wiemy, co nas czeka jutro, co nas czeka w następnych dniach, ale wierzymy, że jeśli przyjdziesz, zabierzesz nas i będziemy mogli spożywać już nie ostatnią, ale pierwszą wieczerzę. Dziękujemy Ci za to bardzo serdecznie i błogosław ciąg dalszy naszego nabożeństwa. Amen. Witam Was bardzo serdecznie, drogie siostry, drodzy bracia. I witam też jakoś wyjątkowo nasze mamusie, którzy są w odglądzie tam za ścianą z tyłu. Mam nadzieję, że mnie teraz i widzicie, i słyszycie. Ja Was nie widzę, ale wiem, że Wy mnie widzicie. Przepraszamy za falstart z zeszłego tygodnia. Bo wszystko miało być przygotowane, a gdzieś jakiś kłopot techniczny. Ale wiem, że dzisiaj już mam informację, że jesteście z nami. Kochani, jakiś czas temu na tym miejscu ktoś powiedział takie zdanie z tego miejsca, że my jako ludzie wierzący nie potrzebujemy już słyszeć kolejnych informacji. Powinniśmy raczej się przejąć tym, co już wiemy. Ja właśnie dzisiaj będę mówił o czymś, co dobrze wiemy. Chcę mówić, kochani, dzisiaj na temat błogosławieństwa obecności Chrystusa w nas. Ale zanim przejdę do sedna, jako wstęp, przeczytajmy wspólnie fragment z Ewangelii Marka z rozdziału 4 od 35 wersetu. I rzekł do nich owego dnia, gdy nastał wieczór, przeprawmy się na drugą stronę. Opuścili więc lud i wzięli go z sobą tak, jak był w łodzi, a inne łodzie towarzyszyły mu. I zerwała się gwałtowna burza, a fale wdzierały się do łodzi, tak iż łódź się już wypełniała. A on był w tylnej części łodzi i spał na wezgłowiu. Budzą go więc i mówią do niego, nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? I obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza, umilknij, ucisz się. I ustał wicher i nastała wielka cisza. I rzekł do nich, czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to, jeszcze wiary nie macie? I zdjął ich strach wielki i mówili jeden do drugiego, kim więc jest ten, że i wiatr, i morze są mu posłuszne? Przeczytanego fragmentu chcę podkreślić te końcowe słowa. Kim więc jest ten? Kim więc jest ten? Te słowa wypowiedzieli, a może bardziej nawet zakrzyknęli uczniowie. Uczniowie wypowiedzieli te słowa w wielkim zdumieniu, ale może też i w wielkim podziwie. Ale zobaczcie, przecież uczniowie, którzy wypowiadają te słowa, to nie są nowicjusze. Oni chodzili z Panem już czas jakiś. Ten fragment, tą historię opisuje ewangelista Marek i ewangelista Łukasz. Jeśli by popatrzeć na rozdziały poprzedzające to wydarzenie w obu Ewangeliach, to widzimy już wiele, wiele, wiele cudów, które Jezus dokonał, a uczniowie to widzieli. Widzieli, jak Jezus rozprawiał się również z mocami ciemności, z demonami. Nawet widzieli cud wskrzeszenia zmartwych, młodzieńca z Nain. Słyszeli Jezusa, który mówił, że nie ma dla mnie rzeczy niemożliwej. To wszystko już było za nimi. Moi drodzy, wiedzy mieli pod dostatkiem. I to nawet takiej wiedzy, którą mogli oglądać. A wiemy, że to, co widzimy, bardziej dociera niż to, co się słyszy. No właśnie, wiedzy pod dostatkiem. Ale ta wiedza nie zadziałała w tym momencie. Ta wiedza nie zadziałała, bo oni byli przerażeni. Myśleli, że to są ich ostatnie chwile. Moi drodzy, i właśnie, my również potrzebujemy, myślę, że i dzisiaj potrzebujemy takiego świeżego objawienia, kim On jest. Kochani, gdybyśmy tak naprawdę wiedzieli, kim On jest, gdybyśmy to nie tylko właśnie wiedzieli naszym umysłem, ale dopuścili głębiej do serca, do życia, do praktyki, przyjęli to wiarą. Ja wierzę, że nasze życie wyglądałoby inaczej. Nie byłoby miejsca na strach. Nie byłoby miejsca na zamartwianie się. Nie byłoby w naszym słowniku takiego wyrażenia jak to jest niemożliwe. Bo wszystko jest możliwe. Bo wszystko jest możliwe dla Niego. Już w Starym Testamencie Jeremiasz w 32 rozdziale, 27 wersecie mówi, oto ja jestem Pan, Bóg wszelkiego ciała. Czy jest
dla mnie coś niemożliwego? No właśnie, my to wiemy. Moi drodzy, miałem taką rozmowę w minionym czasie z pewną osobą, która była bardzo zatroskana, bardzo zmartwiona tym, co ją czekało przyszłością. Bardzo się obawiała o to, co będzie przed nią. W czasie rozmowy ja zadałem jej pytanie. Czy wiesz, że Bóg jest wszechmogący? Jasne, że wiem. Czy wiesz, że nie ma dla Niego rzeczy niemożliwej? No, oczywiście, że wiem. A czy wiesz, że Bóg jest z tobą? No wiem. Wiecie, i chciałoby się zadać kolejne pytanie. No to czemu się martwisz? Ktoś mi nawet to podpowiadał. I słusznie. To czemu się martwisz? To czemu się boisz? No bo właśnie to jest ten problem, że wiedza nie wystarcza. Moi drodzy, i dzisiaj moim pragnieniem, moim celem jest zachęcić nas, abyśmy pozwolili wiedzy zejść niżej do serca. Pozwólcie, że nazwę to może nie do końca szczęśliwie, ale nie znajduję lepszego słowa, słowo objawienie. Słowo objawienie tego, kim On tak naprawdę jest. Czyli uchwycenie tego wiarą i życie tym. Bóg z nami. Po pierwsze, objawienie tego, kim On jest, tak jak uczniowie, kim więc jest ten, byli zaskoczeni, że On ma taką moc. A po drugie to, że On jest z nami. I chciałbym popatrzeć na to w dwóch aspektach. Po pierwsze w naszym życiu zewnętrznym, to czego widzimy, dotykamy, czyli podobna sytuacja do tej, którą uczniowie przeżywali na morzu. A drugi aspekt to nasze życie wewnętrzne, w naszej sferze naszych emocji, naszych myśli, czyli wszystko to, co dotyczy naszej pozycji w Bogu. I myślę, że na ten drugi aspekt chciałbym większy nacisk położyć, choćby ze względu na to, że dziś mamy ten czas wieczerzy, wspominamy Golgotę, dlatego na ten drugi aspekt, może troszkę większy aspekt, nacisk chciałbym położyć. Ale wróćmy do tej historii przeczytanej z Ewangelii Marka. Czytamy w tym wersecie 35, że to Jezus wydał im polecenie. To Jezus powiedział, przeprawmy się na drugą stronę. Widzicie, mimo to, że to było polecenie Jezusa, spotkała ich burza. I choć my to dobrze wiemy, już to nieraz słyszeliśmy, ale musimy sobie wciąż na nowo uświadamiać, że burza w życiu człowieka wierzącego nie powinna nas zaskakiwać. Nie powinna być jakąś nadzwyczajną tragedią, czymś, co wydaje się nam, czego nie powinno się zdarzyć. Bo zdarza się. Czasem się zdarza z innego powodu, że po prostu z naszej głupoty. Odchodzimy od Pana, nie chcemy Go słuchać i wtedy być może Pan Bóg posłuży się burzą, aby nas zatrzymać. Tak jak w życiu Jonasza posłał burzę, żeby go zatrzymać. Ale są sytuacje, jak i ta, którą przeczytaliśmy, że pełnili wolę Bożą. Dokładnie robili to, od czego Bóg o nich oczekiwał. A jednak burza się pojawiła. I to jaka? Burza taka, która kompletnie przerosła ich możliwości. Wiecie, to byli w większej części rybacy. Wiele godzin spędzili na morzu, na wodzie. Niejedną burzę przeżyli. Zawsze dawali sobie jakoś rady. Ale ta burza przerosła zupełnie ich możliwości. Oni chyba żegnali się z życiem, bo mówią, Panie, nie widzisz? Gniemy. Droga siostro, drogi bracie, drogi słuchaczu, może właśnie przeżywasz burzę w swoim życiu o takim nasileniu, jak nigdy wcześniej. Może z wieloma burzami dałeś sobie już jakoś rady. Jakoś minęły, jakoś przeżyłeś. Ale wydaje ci się, że ta burza, którą teraz przeżywasz, że zalewa już twoje życie, że giniesz, że grunt usuwa się spod nóg. Czegokolwiek to dotyczy, czy zdrowia, czy sytuacji rodzinnych, czy finansowych, czegokolwiek. Wydaje ci się, że ta burza jest już niemożliwa do przeżycia. No właśnie, w takim razie potrzebujesz tego podwójnego objawienia. Po pierwsze, kim On jest, a po drugie, że jest z tobą. To wiesz, to wiemy, ale tego musimy uchwycić wiarą, aby to mogło zadziałać w naszych sercach. Jaki błąd popełnili uczniowie? Wytknął im to Jezus. Powiedział, jak to jeszcze, wiary nie macie? No właśnie, uchwycić się tej wiedzy, tych informacji wiarą i wprowadzić to w czyn.
A drugi błąd, druga rzecz, którą im wytyka, to strach. Dlaczego się boicie? Ale jedno wypływa z drugiego. Strach wypływa z braku wiary. Obecność i moc Jezusa. Wiedzmy, że Jezus zawsze jest z nami i pomoże. Chociaż nie zawsze tak, jak my chcemy. Wiecie, dla nas pomoc dobra i właściwa to jest pomoc natychmiastowa. Prawda? Każdy z nas oczekuje pomocy, jeśli potrzebuje, to że ta pomoc przyjdzie natychmiast. I wtedy dla nas to jest pomoc dobra. Natomiast pomoc, na którą się czeka, to w naszym ludzkim pojęciu bywa różnie. Ale wiedzcie to, że Jezus przychodzi zawsze w najwłaściwszym czasie. Tak jak powiedziałem, na ten drugi aspekt chcę położyć większy nacisk, więc żeby już czasu nie brakło, więc przejdźmy do tego drugiego aspektu. Otwórzmy może list do Kolosan. Pierwszy rozdział, wiersz 26 i 27. Albo nawet jedno słowo jeszcze końcówki 25. Apostoł Paweł mówi tak, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże, tajemnicę zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym Jego. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Chrystus w was. Apostoł Paweł nazywa to wielką tajemnicą. Chrystus w nas. Ale Bogu dzięki, że tajemnicą objawioną. Ale mam pytanie, czy objawioną mi i tobie? Czy rozumiesz, co to znaczy Chrystus w tobie? Ten Chrystus, który jest niepokonany, ten, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi, jest w tobie. We mnie. Sam Jezus, myślę, w sposób taki bardzo piękny określił tą zależność. W Ewangelii Jana, 14 rozdziale, kiedy rozmawia z Żydami na temat swojego Ojca, mówi w ten sposób, do Niego przyjdziemy, czyli do człowieka, do mnie, do ciebie. Mówi o sobie i o Ojcu. Mówi, do Niego przyjdziemy i u Niego zamieszkamy. Do Niego przyjdziemy i gdzie zamieszkamy? U sąsiada? U Niego. U Niego zamieszkamy. We mnie, w tobie mieszka Jezus. Mieszka Bóg. Chrystus w nas. Nadzieja chwały. Czy my to rozumiemy? Kochani, gdybyśmy naprawdę mieli objawione to, tak jak apostoł Paweł w liście do Kolosan mówi, że jest to tajemnica objawiona, choć wcześniej była zakryta. Ja wierzę, że nasze życie by wyglądało inaczej. Jesteśmy niepokonani, jeżeli wiemy, że Chrystus jest w nas. Ta świadomość naszej pozycji w Bogu, kim jesteśmy w Nim. Ale diabeł też o tym wie, że bylibyśmy niepokonani. Dlatego robi wszystko, aby nam to zakryć. Robi wszystko, abyśmy tej tajemnicy nie posiedli. Abyśmy tego nie ogarnęli swoim umysłem i sercem. A jeśli już to się stanie, to będzie to umniejszał rangę tego. Będzie spróbował wykraść tę tajemnicę. Apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi takie słowa. Jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? W naszym przekładzie czytamy, jeśli Bóg za nami, czyli Bóg po naszej stronie. Ale inny przekład podaje, jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Chciałoby się powiedzieć, jeśli to rozumiem, że Bóg jest we mnie, ze mną, to któż przeciwko mnie? To któż mnie pokona, jeśli sam Bóg jest we mnie? Przeczytajmy ten fragment, to jest list do Rzymian, 8 rozdział, od 31 wersetu. Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Może do tego miejsca. Nieuważny czytelnik Biblii tego fragmentu może wyciągnąć wniosek, że jeśli posiadł tą tajemnicę, że Bóg jest z nim, to nikt go nie będzie oskarżał. To nikt go nie będzie potępiał. To nikt nie będzie próbował go odłączyć od miłości Chrystusowej. Ale to jest błędny wniosek. To nieprawda. Szatan jest oskarżycielem i on będzie oskarżał.
czy się nam to podoba, czy nie. On to robi i on to będzie robił. On będzie potępiał. On będzie próbował wszelkimi sposobami odłączyć nas od miłości Chrystusowej. Wiecie, i tu jest nieprzypadkowa kolejność. Najpierw oskarżenie, potem przychodzi potępienie, aż w końcu odłącza nas od miłości Chrystusowej. Zaczynamy wątpić w to, że Chrystus nas jeszcze kocha. Moi drodzy, On to czyni, On to będzie czynił, ale jest to wielkie ale jeśli Bóg z nami, jeśli ja to wiem, jeśli ja tym żyję, jestem niepokonany. Żadna strzała nie potrafi mnie dotknąć. Żadna strzała mnie nie pokona. Jeśli to wiem. I tego chcę wam dzisiaj życzyć, abyśmy to uchwycili. Ale zobaczmy na strategię diabła. Właśnie te trzy aspekty. Oskarżał, potępiał, odłączał od miłości Chrystusowej. Słowo oskarżał w tym fragmencie w greckim oryginale jest użyte słowo enkaleo. Ja nie znam oczywiście greckiego, ale zawsze można skorzystać z jakiejś pomocy, więc jeśli ktoś zna grecki, to przepraszam, że może kaleczę język, ale myślę, że to, co ważne, to potrafię przekazać. Enkaleo. Kaleo, samo słowo kaleo oznacza powołać, wybrać, powołanie. Łącznie z tym przedrostkiem enkaleo to jest zaprzeczenie, odwoływać. I ten fragment można by przetłumaczyć w ten sposób. Któż odwoła z pozycji dziecka Bożego człowieka, którego Bóg wybrał? Ale właśnie diabeł będzie to nieustannie robił. Diabeł nieustannie to chce czynić i czasem czyni to z wielkim powodzeniem. Dlaczego? Bo jesteśmy ludźmi, którzy upadają. Bo jesteśmy ludźmi, którzy się potykają, którzy popełniają grzech. I diabeł to bezwzględnie wykorzystuje. Przychodzi i oskarża cię. Przychodzi i mówi, to jakim ty w ogóle jesteś chrześcijaninem? Znowu upadłeś? Jak ty wyglądasz w ogóle? W ogóle jesteś do niczego. Diabeł przychodzi z tego typu oskarżeniem. To jest jego strategia, aby po pierwsze nas skusić, a potem nas oskarżać, że niczego się nie nadajemy, że jesteśmy nikim. Przerwę w tym momencie tą myśl, bo bardzo ważną rzecz chcę przekazać, abyśmy ją uchwycili. Wiecie, to co mówię o łasce nie stoi w sprzeczności ze słowem o grzechu. Moi drodzy, grzech jest zawsze tragedią. Grzech jest zawsze straszny. Grzechu nie możemy nigdy usprawiedliwiać ani relatywizować. Jeśli nam się przytrafi, nie możemy czuć się w nim komfortowo, bo jest łaska. Ale znamy drogę wyjścia. Apostoł Jan w swoim pierwszym liście ją podaje. Pierwszy list apostoła Jana, drugi rozdział mówi tak. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Krótki temat, krótkie słowo. Taka jest Boża wola, tu nie ma usprawiedliwienia. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Ale jest też i dalszy ciąg. Ale jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Mówiąc prosto, jeśli przytrafi się upadek i grzech, biegnij na Golgotę, biegnij pod krzyż, przepraszaj, wyrównaj, pokutuj i przyjmij przebaczenie. Bo diabeł właśnie w ten sposób robi, że skusi, a potem oskarża i wmawia ci, to ty się jeszcze chcesz nazywać Bożym dzieckiem po tym wszystkim, co zrobiłeś. Kochani, abyśmy się mogli ostać przeciwko jego oskarżeniom, musimy dobrze znać swoją pozycję w Chrystusie. Musimy być pewni Jego miłości wobec nas. Musimy być pewni Jego przebaczenia i mocy Jego świętej krwi wobec nas. Wiecie, to jest niesamowite. Jeśli my przychodzimy do Niego z prośbą o przebaczenie, On nam przebacza i daje nam znowu czystą kartę. Patrzy na nas tak, jakbyśmy jeszcze nigdy nie zgrzeszyli. To jest niepojęte dla nas ludzi, ale taka jest prawda. W liście do Galacjan jest takie słowo, przyoblekliście się w Chrystusa. Ja ten przykład już tu kiedyś podawałem, ale powtórzę go raz jeszcze. Przyoblekliście się w Chrystusa. Co to oznacza? Jak to zobrazować? Wyobraźcie sobie człowieka na ulicy, który jest w łachmanach, podarty, zimno mu, trzęsie się. Jego ubranie to strzępy. Ale ktoś do niego podchodzi i otula go szczelnie, ciepłym, czystym kocem. Szczelnie go otula. Powiedz mi, co widzisz, patrząc na tego człowieka. Czy widzisz jeszcze tamte łachmany?
Czy widzisz jeszcze tą podartą odzież? Nie, widzisz już ten koc. Dokładnie tak to jest. Przyoblekliście się w Chrystusa. Bóg, patrząc na nasze życie, patrzy i widzi Chrystusa. Widzi sprawiedliwość Chrystusa na naszym życiu. Widzi Jego łaskę na naszym życiu. Widzi Jego miłosierdzie. Nie widzi już nas w tych łachmanach. I tak to działa. Ale diabeł będzie przychodził i będzie nam mówił, że jesteśmy do niczego. Nie tylko, kiedy zgrzeszymy, ale w ogóle, ogólnie. Wielu ludziom on wmawia, że coś z ciebie za chrześcijanin. Ty nie jesteś taki malutki, taki słabiutki, taki tylko gdzieś tam siądź sobie cichutko i cóż ty możesz zrobić? Kochani, kiedy diabeł przychodzi z takimi myślami, to cytuj Boże Słowo. Powiedz tak, jak Jezus mówił na pustyni. Napisano. Cytuj list do Efezjan. Otwórzmy list do Efezjan, 2 rozdział. I mów w ten sposób. Odpowiedz diabłu. Jestem wraz z Chrystusem posadzony w okręgach niebieskich. To jest 2 rozdział, 6 werset. A Biblia Warszawsko-Praska dodaje, stanowię jedno z Chrystusem. A werset 19 mówi, tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Jeśli słyszysz takie oskarżenie w sercu, zacytuj to słowo, 2:19. Jestem domownikiem Boga. Wiecie, co to oznacza domownik? Zastanówmy się przez chwilkę. Domownik. Wiecie, domownik to jest ktoś, kto w tym domu czuje się swobodnie. Nie musi pytać, czy ja mogę tu siąść, czy ja mogę siąść na ten fotel. Nie musi się pytać, jak jest głodny, czy może sobie ukroić chleba, czy może otworzyć lodówkę. Jest domownikiem i może to czynić. W przeciwieństwie do przychodnia obcego. Zdarzyło się wam, myślę, niejednemu z was, że do waszego mieszkania czy domu zapukał ktoś z prośbą o wsparcie. Ja nie mówię teraz o tych, którzy bezwzględnie wykorzystują naszą naiwność, ale mówię o rzeczywiście potrzebujących. Wiecie, przydarzyło mi się takie coś, że ktoś zapukał. I zauważyłem to, z jakim zażenowaniem on to czyni. Z takim wstydem, takim spuszcza oczy, nie ma odwagi. Obcy, przechodzeń. A my jesteśmy domownikami. Jesteśmy wewnątrz. Mamy prawo do wszystkiego. Mamy prawo do tego wszystkiego, co jest Jego. To właśnie powiedział apostoł Paweł w liście do Rzymian, który już cytowaliśmy, że jeśli nam Chrystusa darował, jakżeby nie miał darować wraz z Nim nam wszystkiego. Wszystkiego. Czego wszystkiego? Razem z Chrystusem Jego moc, Jego autorytet, wszelkie Jego obietnice są moje, są Twoje, jeśli tylko o tym wiemy. Jeśli tylko to przyjmujemy. Jeśli zdajemy sobie z tego sprawę. Co więcej, jeśli chodzi o domownika? O tym nam mówi list Pawła do Galacjan, 4 rozdział. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego Abba, Ojcze. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem. A jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. Biblia Warszawsko-Praska dodaje w ten sposób. A jeśli synami, to dziedziczymy również dobra, które Bóg zechciał dla nas przeznaczyć. Domownik to syn, to relacje, to bliskość. Wiecie, porównam do naszych domów, oczywiście mówię o domach tak, jak powinno być, bo przypuszczam, że w każdym domu tak jest, ale właściwy dom to ten dom, kiedy są relacje, kiedy domownicy chcą i pragną być ze sobą, kiedy najlepszy czas dla nich to jest być razem, usiąść za stołem, rozmawiać, relacje. I to, taką łaskę mamy my. Apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi, jesteście domownikami Boga. Mamy prawo do wszystkiego. Więc kochani, kiedy diabeł przychodzi z oskarżeniem, czy to po naszym upadku, czy w ogóle chce nas zdołować i powiedzieć, że jesteśmy do niczego, malutcy, słabiutcy, cytujmy Boże Słowo. Przechodzę do drugiego. Któż będzie potępiał? Czyli kto będzie wydawał wyrok? Tak, diabeł non-stop feruje wyroki wobec nas.
Ale wiecie, co jest piękne? To to, że w tym samym czasie, kiedy diabeł przychodzi i wobec Boga oskarża nas, potępia nas i mówi mu: Boże, ten człowiek zgrzeszył, winien jest śmierci. To w tym samym czasie jednocześnie Jezus po prawicy Bożej mówi: tak, to prawda, on zgrzeszył, ale ja zapłaciłem już pełną cenę za ten grzech, a on go przyjął. Dlatego jest wolny. Dlatego nie musi ponosić żadnych konsekwencji, bo ja zapłaciłem. I tu jeszcze raz przypominam to, co już wcześniej zaznaczyłem. Niech te piękne słowa o łasce nie usypiają nas. Nie pozwólmy sobie, kiedy upadniemy, czuć się komfortowo. Czuć się tak, gdyby nic się nie stało. Bo zawsze grzech jest straszny. Przypominam to raz jeszcze. Musimy mieć zawsze równowagę w myśleniu o grzechu i o łasce. Ale jeśli przychodzimy, prosząc o przebaczenie, wtedy jej dostępujemy i możemy iść dalej. I ostatnia rzecz, cóż będzie odłączał od miłości Chrystusowej. Wiecie, jeśli diabłu uda się wmówić nam, że Bóg już nas nie kocha, to już jest po nas. Wiecie, jeśli dziecko wyrastające w domu może nawet nie mieć wszystkich nowoczesnych gadżetów, nie musi mieć iPada, tableta, nawet komórki, niczego, jeśli ma miłość, jeśli wie, że rodzice go naprawdę kochają, jeśli to odbiera, odczuwa od nich, jest szczęśliwe. Pomimo nawet może biedy. Ale może mieć wszystko, o czym może zapragnąć. Ale jeśli nie jest pewny miłości rodziców, to jest nieszczęśliwe. I to nie może mieć jakby takiego pewnego gruntu pod nogami. Kochani, kiedy diabeł przyjdzie i będzie nam wmawiał, że Pan Bóg nas nie kocha, po tym wszystkim, co zrobiliśmy, po tym wszystkim, jak Boga zawiodłeś, po tym wszystkim, jak Boga zraniłeś swoim postępowaniem, co ty myślisz, że Bóg cię jeszcze będzie kochał? Z jakiej racji? Popatrz na innych, tym Boże, ich to może tak, ale ciebie? Wiecie, diabeł jest mistrzem w wynajdowaniu powodów, aby ci wmówić, że Bóg cię już nie kocha. On nawet jest w stanie nawet użyć takiego argumentu. Popatrz, modlisz się o coś. Dłuższy już czas. Modlisz się, modlisz, nie przychodzi odpowiedź. Dlaczego? Widocznie Bóg cię nie kocha. Ale to jest jego kłamstwo. Biblia mówi, że Bóg jest miłością. Mało to, że On nas kocha. On sam jest miłością. To jest natura Boga. On nie potrafi inaczej, bo On jest miłością. Jeśli nie jesteś o tym przekonany, przeczytaj pierwszy list Jana, 4 rozdział. Przeczytaj Łukasza, 15 rozdział. Historia o synu marnotrawnym, a jak często powtarzamy o historię o miłosiernym ojcu. Wiecie, diabeł przychodzi potępiać, oskarżać, ale obecność Chrystusa w nas ucisza, uśmierza, neutralizuje te oskarżenia. Jest taka fajna sytuacja w Biblii opisana, już tylko skrótowo ją powiem, która pięknie to obrazuje. Jana w 8 rozdziale jest zapisane, jak przed Jezusa przyprowadzono kobietę, którą przyłapano na cudzołóstwie. I w tym momencie, kiedy ją przyprowadzili, rozlegają się głosy oskarżenia. Rozlegają się głosy potępienia. I w sumie mieli rację. Wiecie, ona była przyłapana na jawnym cudzołóstwie. To nie było jakieś insynuacje, jakieś domysły. To był fakt. I przyprowadzili ją, oskarżając i żądając wyroku. I skracając już całą tą historię, nie wdaje się wszystkie jej szczegóły i wątki, jak ona się zakończyła? Sama obecność Jezusa sprawiła, że te głosy umilkły. Obecność Jezusa sprawiła, że wszyscy jeden po drugim powychodzili. Jezus pyta: nikt cię nie potępił? Kochani, Chrystus w nas, Bóg za nami, sprawia to, że uciszą się wszystkie głosy oskarżenia wobec ciebie. Wszystkie głosy w twoim sercu. Jesteś do niczego. Jesteś słaby, jesteś biedny. Jeśli tylko zdajesz sobie sprawę, że Jezus jest z tobą, On uciszy wszystkie te głosy i zneutralizuje. Tak więc, kochani, chcę zachęcić was do tego, abyście pobudzili swoje serce, abyście uwierzyli w to, co wiecie,
abyście uwierzyli w to, co dawno wiecie, że Bóg jest z nami i że Bóg jest wszechmogący. I że Bóg jest w stanie rozwiązać po pierwsze każdy twój problem, a po drugie, że może uciszyć każde oskarżenie. Miejmy świadomość naszej pozycji Bogu. Amen.